Cześć, witajcie, z tej strony Poprawny Polak, a to kolejny, nie wiem już który odcinek z mojej serii Skillofem przez świat. Jest to oczywiście sezon drugi Skillofem przez świat. No i moi drodzy, wczoraj po zakończeniu nagrywania odcinków postanowiłem dokończyć tą kopalnię, ale raczej dokończyć prowadzenie schodów w dół. Raftem tam ułożyłem jeszcze kilka schodków więcej. Trochę powiedzmy ulepszyłem to odejście w bok do opuszczonej kopalni, którą znaleźliśmy, przepraszam, w poprzednim odcinku bodajże. No i zacząłem kopać, wykopałem trzy krótkie tunele, powiedzmy takie zalążki dopiero co. Ale udało mi się już co nieco wydobyć i teraz wszystko co wydobyłem mam przy sobie, a więc proszę bardzo, trzy szmaragdy, to było największe zaskoczenie. Każdy z nich był oddzielnie, czyli jak gdyby wszystkie występowały w oddzielnych złożach. Udało mi się wydobyć cztery sztuki złota. To jest akurat moim zdaniem dosyć mało i 34 sztuki żelaza, czyli oczywiście dużo. Natomiast węgla albo nie mam ani trochę, albo z całym węglem coś się stało i nie wiem co. Być może odłożyłem go od razu do skrzyni odruchowo. Udało mi się także dokończyć te szyby w sypialni, więc za chwilę was także tam zaprowadzę, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda. Te płotki pochodzą z opuszczonej kopalni. Patyki zostawię przy sobie, ponieważ będę ich potrzebował na kolejne żelazne kilofy. Wezmę sobie trochę węgla, potrzebuję no powiedzmy 5 sztuk węgla. Wiem, że tak naprawdę stracę tutaj dosyć sporo, ale 5 sztuk węgla to nie jest mimo wszystko zbyt dużo. Znaczy powiedzmy tak, wiem, że trochę mi się to nie opłacało, ponieważ jedna sztuka węgla zamiast przetopić 8 rzeczy przetopi tylko 2. I to brzmi jak niezłe marnotrawstwo, a z drugiej strony to nie jest tak naprawdę taka wielka strata na tym, nawet na tym etapie gry. Okej, więc zostawię sobie trochę tego cobblestone'a. Żwir, powiedzmy, że jest tutaj, więc pójdzie sobie tutaj. Potem pewnie zrobię oddzielną skrzynię na żwir, albo żwir dołożę tak jak w poprzednim sezonie do skrzyni z piachem, szkłem i tym, i cegłami. Mam jeszcze przy sobie trochę derta i dirt odłożę tutaj do skrzyni z dirtem. No i moi drodzy, teraz tak, łopaty zostawię przy sobie, ponieważ zawsze mogą się przydać przy przedzieraniu się przez jakieś bryły ziemi, powiedzmy. No i zrobię sobie jeszcze dwa żelazne kilofy. Potrzebuję jeszcze w takim razie jednej sztuki żelaza. Pokażę wam dzisiaj tą sypialnię. Zejdziemy chwilę pokażę wam, jak wygląda takie kopanie w kopalni. Dlatego też chcę mieć od razu przygotowane kilofy. I potem, cholera jasna. Naprawdę te toolboxy niby z tej strony są w dosyć wygodnym miejscu, ale tak naprawdę zwykle używam ich wychodząc z magazynu i czasem w nie trochę nie trafiam. I to jest dosyć denerwująca rzecz i chyba będę musiał jeszcze dorobić kilka toolboxów w innym miejscu, na przykład powiedzmy sam nie wiem, na przykład analogicznie tutaj, o, tu, w tych dwóch miejscach to byłby nawet chyba niezły pomysł. No ale dobra, chwilowo pójdę na dół. Właśnie tak a propos opuszczonej kopalni, to widzicie tutaj po prostu poszerzyłem schody jak gdyby na tym krótkim odcinku, także można było bez problemu zejść tutaj do tych schodów. I tutaj w tą dziurę mam wstawić drzwi, tylko po prostu cały czas o tym zapominam, a kiedy już jestem na dole, to nie chcę mi się wracać na górę specjalnie po drzwi, więc schodzę dalej na dół do kopalni i kopię. No dobra, i teraz jak to wygląda? Będę kopał analogicznie z tych dwóch pozostałych stron tunele, tak samo jak tutaj, czyli tunele o wysokości 3 kratek, o grubości 1 kratki i oddalone od siebie o 2 kratki w poziomie. Dlaczego? Dlatego, że gdybym kopał tunele, powiedzmy jeden tunel tutaj, a drugi tutaj, to wtedy powiedzmy nie wykorzystywałbym optymalnie kilofów. Dlaczego? Dlatego, że jak gdyby kopiąc w odstępie 2 kratek, to idąc tym tunelem odsłaniam oczywiście to, co jest nad nami, to, co jest pod nami, ale też to, co jest po lewej i po prawej, i tak samo idąc tym tunelem, na ten względ one były oddalone tylko 1 kratkę, to z lewej strony prawego tunelu byłoby tym samym, co z prawej strony lewego tunelu i mielibyśmy tutaj trochę nieoptymalną sytuację. Dlatego więc kopię tak jak kopię. Wydaje mi się, że tak się złożyło fajnie, że w każdym z tych tuneli znalazłem dokładnie po jednej sztuce szmaragdu, po jednym szmaragdzie. I pochodnie układam dokładnie co czwartą kratkę, powiedzmy. No i tymczasem kolejny szmaragd, proszę bardzo. Nie jestem pewien, ale jakoś mam takie mgliste wspomnienie, że
Wydawało mi się, że szmaragdy miały być jeszcze rzadsze niż diamenty, a tymczasem jest to już czwarty szmaragd, a diamentów ani widu, ani słychu. Diamenty by mi się przydały, dlaczego? Dlatego, że moi drodzy, mam zamiar, zobaczcie, mam już 26 poziom doświadczenia i jest bardzo prawdopodobne, że niedługo będę chciał na przykład pobić się z potworami, no i wtedy jest duża szansa, bardzo duża szansa, że z moim nędznym skillem po prostu od razu zginę. I zmarnowałyby się te poziomy, zmarnowałoby się to doświadczenie nabrane chyba podczas tak naprawdę całej serii, bo chyba ani razu nie zginąłem. W związku z tym fajnie byłoby to doświadczenie przelać w coś, tylko że mam już 3 diamenty, które znalazłem w jakiejś wiosce w skrzyni. Natomiast problem polega na tym, że musimy jeszcze stworzyć stół do enchantingu. I teraz stół do enchantingu, żeby był stworzony, wymaga jeszcze bodajże 2 diamentów albo jednego. Więc musiałbym znaleźć jeszcze... A właśnie, i chciałbym jak gdyby ten enchant przelać na jakiś diamentowy kill-off. Dlaczego kill-off? Dlatego, że najczęściej używam właśnie tego narzędzia. A dlaczego diamentowy? No dlatego, że jest najtrwalszy i na najdłużej jak gdyby będzie starczył. Najdłużej będzie mógł mnie, powiedzmy... No nie, no najdłużej po prostu będzie istniał, tak? I najdłużej będę mógł czerpać profity z zaenchantowania go, ponieważ po prostu najdłużej będę go mógł używać. Więc to jest chyba oczywisty powód, dlaczego wybieram akurat diamentowy kill-off. Natomiast właśnie, żeby stworzyć diamentowy kill-off, potrzebuję trzech diamentów. I właśnie 3 diamenty już mam, tylko że mając te 3 diamenty i chcąc je poświęcić na, czy też przeznaczyć na... cholera, kolejna opuszczona kopalnia, kolejne potwory, fuck, creeper. Dobra, tego się naprawdę nie spodziewałem. Możemy go tak naprawdę chyba zabić, chociaż nie mam przy sobie niestety miecza. Ale możemy chyba wykombinować coś takiego. Nie wiem, czy kill-off zadaje większe obrażenia niż goła ręka. No chodź tu. No. Czemu on ucieka? To serio jest niepodobne do creepera. Ani do żadnego potwora. No chodź tu. Cholera, to naprawdę nie jest fajna sytuacja, ponieważ gdyby on po prostu przyszedł, no to mógłbym już z nim coś zrobić. Pewnie i tak by eksplodował w końcu, ale wiecie, coś tam by się poradziło. Natomiast teraz muszę tutaj bardzo ostrożnie układać dalej wszystko, żeby on mi nie eksplodował prosto w twarz i mnie nie zabił. Straciłbym wtedy szmaragdy, czy też szmaragdy. Nie, szmaragdy, ponieważ chyba ich nie odłożyłem do skrzyni wtedy. Straciłbym też kilka innych rzeczy, więc muszę tutaj uważać. No, natomiast wydaje mi się, że zanim creeper się pojawił i wzbudził, powiedzmy, takie wywołał takie zamieszanie, które sprawiło, że zapomniałem, o czym mówiłem, to wydaje mi się, że uprzednio mówiłem o tym kill-offie. Natomiast wydaje mi się, że tu jest już sprawa wyjaśniona i rozumiecie doskonale, dlaczego potrzebuję jeszcze przynajmniej jednego diamentu. Dokładniej potrzebuję tylu diamentów, ilu potrzeba na wybudowanie stołu do enchantingu. No i moi drodzy, tymczasem udało mi się zdobyć, znaczy jeszcze nie, ale za chwilę zdobędę pierwszy redstone podczas gry na tym świecie, a więc jest to kamień milowy. No kamień milowy to oczywiście nie jest to żaden przełom, ponieważ redstone'a pewnie tak naprawdę nieprędko użyję. Zawsze był to przedmiot, którego miałem, powiedzmy, w nadmiarze i nie używałem go zbyt dużo. Oczywiście wiadomo, że jest on tak naprawdę niezbędny, kiedy chce się wybudować cokolwiek bardziej skomplikowanego niż coś nieskomplikowanego. Nie, no wiadomo, jeśli chcemy stworzyć jakąś automatyczną farmę czy jakiś mechanizm, to zawsze potrzeba redstone'a tak naprawdę. Więc nie mówię, że redstone jest nieprzydatny, bo to by było po prostu zwykłe kłamstwo, natomiast zwykła nieprawda. Natomiast po prostu zwykle jest, powiedzmy, zużywam go mniej niż wydobywam, no i oczywiście to jest pewnie swojego rodzaju zaleta, ponieważ na wypadek, gdyby nagle się coś zmieniło i miałbym zacząć używać go więcej, to miałbym wtedy jakiś zapas. Natomiast z drugiej strony zajmuje on miejsce w skrzyni i denerwuje, ponieważ wiadomo, że redstone to jest dosyć rzadki surowiec, a z drugiej strony nie możemy go do niczego użyć i pewnie w każdym przypadku prawie wolelibyśmy zamiast tego redstone'a leżącego u nas w magazynie mieć przykładowo złoto albo żelazo, albo nawet węgiel. Czasami też takie sytuacje miałem. A więc oczywiście nie bójcie się, zauważyłem ten szmaragd, po prostu najpierw chciałbym wydobyć cały węgiel, jaki jest w tym złożu.
zanim zabiorę się za ten zielony kamyczek, który tak naprawdę pewnie zbyt szybko mi się do czegokolwiek nie przyda, ale będę miał ich już 5 i też zawsze to jest coś. Też muszę wam powiedzieć, że tak jak nadal staram się nie wchodzić za bardzo na Minecraft Wiki, to ostatnio chyba wszedłem i przeczytałem, że ma być dodany do gry Redstone Block, czyli klocek stworzony z 9 sztuk pyłu redstone'owego, redstone dustu. I ten blok nie dość, że pełniłby być może u niektórych graczy funkcję ozdobną, ponieważ byłby czerwony, duży i ładny, to jeszcze na dodatek ten blok mógłby służyć tam chyba jakoś w tych mechanizmach. Wydaje mi się, że on bodajże byłby takim stałym źródłem takiego prądu stałego, jak gdyby takim stałym zasilaniem, czy nie wiem, coś w tym stylu. Nie będę już więcej doczytywał, ponieważ i tak naprawdę złamałem to swoje postanowienie, że nie będę sprawdzał za bardzo nic w internecie. Natomiast nadal muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, ponieważ tak naprawdę nic o żadnych poważniejszych zmianach chyba nie wiem jeszcze od czasu, kiedy przestałem grać w Minecrafta, a takie z pewnością, znaczy mam nadzieję, że takie zaszły. I to by oznaczało, że jednak faktycznie jakieś tam niespodzianki jeszcze na mnie czekają. No dobra, tymczasem zdobyłem już, moi drodzy, trzeci szmaragd podczas tego mojego pobytu tutaj, w tym odcinku. No i moi drodzy, czas zabierać się do powrotu, ponieważ skończyły mi się pochodnie i tak naprawdę nie miałem zamiaru tutaj spędzać oczywiście całego odcinka, ponieważ byłby to odcinek dosyć nudny. A więc teraz, kiedy już wam pokazałem, jak mniej więcej wygląda taka moja część pracy w kopalni i jak mniej więcej wyglądają przychody z takiej pracy, to możemy wrócić w takim razie na górę. Wrócę od razu, póki pamiętam, po drzwi. Wstawię te drzwi do przejścia do ukrytej kopalni. Bardzo możliwe, że ta ukryta kopalnia, znaczy nie ukryta, tylko opuszczona kopalnia, zawsze mi się to myli. Od kiedy dodali tą strukturę do gry twórcy, to zawsze mi się myliła ta nazwa. Natomiast od kiedy pojawiły się w Minecrafcie opuszczone kopalnie, to moi drodzy... O, widzimy piękny widok, widok na naturę, na przyrodę, przez moje piękne przeszklone szyby, nie? To jest chyba zły pomysł, żeby tak mówić, przez moją piękną przeszkloną ścianę, o właśnie. Natomiast od kiedy twórcy gry dodali do gry, tu możecie sobie obejrzeć wszystko, jak wygląda już przeszklona, ta moja jaskinia, sypialnia w całości. Od kiedy twórcy gry dodali do gry, może w końcu dokończę to zdanie, opuszczone kopalnie, to zawsze mi się myli ich nazwa z ukrytymi kopalniami. Natomiast co chciałem powiedzieć, że być może ta opuszczona kopalnia tutaj jest połączona z tą opuszczoną kopalnią, którą... Znaczy być może to jest po prostu ta sama opuszczona kopalnia, na którą natknęliśmy się kopiąc tunel już taki stricte kopalniany, już nie w dół, a do przodu. Teraz, podczas trwania tego odcinka. No dobra, póki tu jestem na górze, to żeby uniknąć jakichkolwiek nieprzyjemnych sytuacji, to od razu dam do przetapiania żelazo. Wyjmę żelazo, które już mam przetopione. Umieszczę żelazo w skrzyni na między innymi żelazo, czyli na cenne przedmioty. Nie okazało się, że moi drodzy, że te 3 szmaragdy odłożyłem do skrzyni. Nie, to są, sorry, nie odłożyłem. To są 3 szmaragdy, które były już w skrzyni. Od kiedy znalazłem je w jakiejś tam wiosce NPC bodajże. A więc, moi drodzy, mam już 9 szmaragdów i mogłem stworzyć, o ile taki w ogóle istnieje, 9-szmaragdowy blok. Znaczy po prostu taki klocek. Okej, da się. A więc taki blok szmaragdowy chyba nie pełni żadnego zastosowania poza ozdobnym. No ale można z pewnością powiedzieć, że jest to jednak szpan mieć taki blok, ponieważ świadczy on o pewnym bogactwie. I taki blok jest jednak wart 9 szmaragdów i wiecie, jest to... Za to można jednak, nawet jeśli nie można kupić zbyt dużo u tych NPC-ów, ponieważ oni nie są, powiedzmy, handlarzami, którzy dają nam zbyt korzystne ceny, oferty i tak dalej, to jednak mimo wszystko 9 szmaragdów to jest rzecz, którą nie jest bardzo łatwo szybko zdobyć, więc powiedzmy, jako bogactwo samo w sobie jak najbardziej, powiedzmy, zasłużyło na nazwę bogactwa. No może nie jakiegoś takiego, wiecie, w sensie, że jesteśmy bogaci, jak mamy 9 szmaragdów, ale jednak jest to coś, co posiada pewnego rodzaju wartość. No okej, a więc w końcu wstawimy tutaj te drzwi. Oczywiście najpierw musiało mi się jeszcze pomylić drzwi z kamieniem, co jest w końcu bardzo realistyczną pomyłką i w prawdziwym świecie mogłoby się zdarzyć każdemu.
każdy w końcu nosi przy sobie na plecach drzwi i gruz, i każdemu w końcu od czasu do czasu się myli, i kiedy chce postawić sobie drzwi w kopalni, do opuszczonej kopalni, to stawia od czasu do czasu wielki głaz. To jest zwykła pomyłka i nie ma się co dziwić. Ja tymczasem złapałem lekką chrypkę, więc to nie jest pogorszenie się jakości mikrofonu, to jest po prostu chrypka, moi drodzy, której już w tej chwili praktycznie nie ma. No dobra, praktycznie nie ma, to jest przesada. Chrypka została, ale co ja mogę z tym zrobić? Chyba nic. No dobra, więc teraz nadszedł czas, przepraszam, na drugą część odcinka, czyli czas, żebym zrobił coś więcej niż prowadzenie jakiegoś tam tunelu w kopalni. No i myślę, że to coś więcej to może chwilowo być przejście tutaj, które mam już zaplanowane od dosyć dawna na moim świecie w trybie creative. Jest to przejście, które będzie jakby dostępne dzięki przedłużeniu tego pomostu do przodu, zwężeniu go minimalnie. O, właśnie, wiecie, natomiast zauważcie, że zostało mi już bardzo mało drewna, ale nie, wiecie, półpłytek mam jeszcze kilka, więc półpłytek będę chwilowo przede wszystkim używał, więc nie ma potrzeby, powiedzmy, iść po drewno, ponieważ w najbliższym czasie muszę po prostu w końcu pójść powiększyć zapas drewna, także tego zwykłego drewna, czyli pościnać dalej samotne drzewko, tak jak to tutaj, ale także powiększyć zapasy drewna, takiego, tego ciemnego drewna, tak zwanego przeze mnie. Muszę jeszcze pójść po topór, czy też siekierę, jak zwał, tak zwał, ponieważ ciemne drewno jest moim zdaniem najładniejszym ze wszystkich rodzajów drewna, ze wszystkich drewien i po prostu bardzo, bardzo, bardzo chciałbym takowe mieć w swoich zasobach. I to w dużej ilości, więc będę musiał udać się do tajgi, która, jak już mówiłem, jest o 4000 kratek, bodajże na zachód od naszej kryjówki tutaj. I tą podróż odbędę najprawdopodobniej samotnie, ewentualnie pokażę wam, powiedzmy, jak wygląda ta tajga już na miejscu, kiedy tam dotrę, ale z drugiej strony tajga to nie jest nic ciekawego, każdy z was raczej widział ją. Każdy z was widziało ją przynajmniej kilka razy w życiu, jeśli graliście w tą grę już chwilę. Okej, pozbędziemy się tego klocka. Zjemy sobie za chwilę ziemniaka, ponieważ przywraca on chyba dokładnie 3 punkty głodu. No dobra, i teraz jak ja to sobie zaplanowałem? Ja to sobie zaplanowałem tak, że moi drodzy... tutaj będziemy mieli dalej te półpłytki z boku. Ten pomost tutaj będzie trochę cieńszy, będzie jednopłytkowy, powiedzmy. Znaczy, będzie o grubości jednej kratki, o tak powiem. Będę musiał także zrobić wiaderko, żeby zrealizować tutaj moje plany. Ale to wiaderko za chwilę. Wszystko po kolei. Chwilowo muszę sobie przypomnieć, jak to tutaj w ogóle wyglądało. Będę musiał także zrobić drabinki, a więc jaki jest mój plan? Mogę wam w skrócie powiedzieć. Mam zamiar tutaj poszerzyć tą szparę i nalać tam wody, tak żeby stworzyła tutaj wodę taką grubą zasłonę. Dalej zatkać tutaj clearstone'em, czyli będę musiał przytopić trochę kobla, tą skałę tutaj i zrobić w niej tylko jaką małą szybę. Tutaj zrobić przejście w dół drabinką, potem przejście tam, prosto, potem z drabinki się będę wynurzał na górę i znajdował się w tym małym pomieszczeniu gdzieś tutaj. I w tym pomieszczeniu będzie ulokowany w przyszłości pewien magiczny stolik. Wszyscy wiecie, o co chodzi, więc nie wiem, po co tak mówię, ale wiecie, żeby było ciekawie, o tak powiem. No dobra, natomiast tak, co będzie w tym miejscu? W tym miejscu, moi drodzy, będzie płotek, który będzie odgradzał nas. A wiecie, może płotek jest niepotrzebny, może tak naprawdę wystarczy coś takiego. Chociaż płotek mi się chyba bardziej podobał, a więc ja pozbędę się tych płytek tutaj i stworzę jednak na tym miejscu płotek. Natomiast płotek będzie postawiony na półpłytkach drewnianych, o, w ten sposób ułożonych. Oczywiście płotka jeszcze przy sobie nie mam, ale to za chwilę się zmieni, ponieważ w ogóle myślę, że kiedy mamy przy sobie opuszczoną kopalnię, to jakiekolwiek tworzenie płotków z drewna jest bardzo nieopłacalne, ponieważ płotki są jednak dosyć wymagające, bodajże 2 płotki na 6 patyków albo 3 płotki. Natomiast płotki można bardzo łatwo i szybko znaleźć w każdej opuszczonej kopalni, łatwo wydobyć i nie ma tak naprawdę sensu marnować na nie drewna, kiedy można właśnie w ten łatwy sposób mieć do nich dostęp. No dobra, więc tu wykombinujemy coś takiego.
Nie do końca mi się to podoba, dlatego że możemy tutaj przejść prosto z tej płytki. Nie, nie możemy, okej, okay, czyli jest spoko. Teraz tutaj poprowadzimy za chwilę drogę w dół. Wiedziałem, że to będzie tak wyglądać, nie martwcie się, to nie jest jakaś wielka niespodzianka dla mnie i nieprzewidziany problem. Natomiast żeby wszystko wyglądało tak, jak miałem zamiar, tak jak chciałem, żeby wyglądało, no to musimy jeszcze dostać kilka surowców, ponieważ potrzebuję drewna i potrzebuję piasku, żeby to wszystko wyglądało tak, jak chcę. W założeniach moich było to drewno ciemne. No ale dobra, wiecie co, chwilowo wersja robocza. Żeby tutaj cokolwiek zrobić w tym odcinku, to użyję w takim razie po prostu cobblestone'a. Tutaj będę musiał jednak dodać to drewno, żeby nie stworzyło się nam coś takiego, taka brzydka szpara, przez którą teoretycznie woda powinna przelecieć, a jednak zgodnie z minecraftową logiką nie przelatuje. No dobra, i teraz spróbuję. Nie chciałem, żeby to było zbyt głębokie. Wydaje mi się, że tak jak tu będą 4-5 drabinek, to powinno być spoko. Możemy jeszcze pójść o jedną kratkę w dół. Wezmę sobie łopatę. Wynurzę się na powierzchnię, żeby się nie utopić. No i łopatą wykopiemy sobie szybko tą kratkę piachu. Teraz do przodu. Wydaje mi się, że miałem tutaj w planach przebrnięcie, powiedzmy, dwóch kratek jak gdyby pod sufitem i potem wynurzenie się ponowne, a więc sufit będzie dalej tutaj. Tutaj trzeba też zatkać te szpary w tych okolicach. Tutaj trzeba wszystko wysuszyć, powiedzmy. To chwilę oczywiście potrwa. Trzeba będzie zasypać wszystko cobblestone'em. Zasypać, powiedzmy, zamurować, a potem odkopać go na nowo. Może zrobię to w ten sposób. Wydaje mi się, że kiedy pozbędę się tej kratki tutaj, to już powinienem mieć miejsce do oddychania. Okej, jak najbardziej, mogę tutaj nawet postawić pochodnię, a raczej mógłbym postawić, gdybym jakąś miał. A więc wybaczcie mi tutaj chwilowe ciemności, ponieważ wiem, że nic nie widzicie. I skąd to wiem? Wiem to stąd, że ja też nic nie widzę, więc nie jesteście sami. Wiecie, może szybciej będzie zrobić to półpłytkami. Być może szybciej się wydobywa niż cobblestone, a sam nie wiem. Znaczy wiem, że cobblestone wtedy wolno się wydobywało przede wszystkim dlatego, że byłem pod wodą. Teraz już nie jestem. No dobra, ale tak czy inaczej za chwilę już problem będzie z głowy. Ostatnia płytka cobblestone już zniszczona. Płytka, powiedzmy, no nie wiem czy płytka. Ostatnia kostka cobblestone zniszczona. No i tutaj mamy jakiś dziwny glitch, ale za chwilę się z nim uporamy. Tutaj potrzebujemy w takim razie już zmierzać do góry. Hopsa, hopsa. Jeszcze kilka kratek. Było jakieś głupie powiedzenie z hopsa, hopsa, ale sam już nie wiem jakie i chyba bardzo dobrze, że nie wiem. Teraz w takim razie pozbędziemy się stąd wody, która jest naprawdę bardzo, bardzo wkurzająca. Okej, już teraz wszystko powinno już za chwilę być suche. Kiedy pozbędziemy się jeszcze tego kobla tutaj. Problem jest taki, że nadal jest oczywiście ciemno i nie mam za bardzo jak wyjść na powierzchnię, więc wesprę się, powiedzmy, na ziemi. Teraz postaram się wrócić do domu i nie dać się zaatakować żadnemu potworowi. Pójdę spać do mojej pięknej, oszklonej dopiero co sypialni. Wezmę kilka drabinek, najpierw je zrobię, potem wezmę i potem zabiorę się za dalsze budowanie tego, powiedzmy, dosyć brzydkiego na razie tunelu podwodnego, który będzie wyglądał dużo ładniej, kiedy już dodam tam ciemnego drewna i piachu. Od razu mogę wam powiedzieć, że to będzie zbudowane jak gdyby w taką kratkę, czyli będzie na zmianę piach i ciemne drewno, będzie taki ładny kontrast i moim zdaniem efekt wyjdzie bardzo, bardzo fajny. Natomiast co ja tutaj chciałem? Chciałem drabinki, czyli musimy pozbyć się tak naprawdę resztki naszego drewna. Robię to z pewnym, dosyć dużym żalem. Drabinek nie potrzebujemy natomiast bardzo dużo. Wydaje mi się, że... Znaczy nie wiem, nie mam wyczucia jeszcze chwilowo. Dopiero co wróciłem do tej gry, natomiast 9 drabinek nie potrzebuję jeszcze powiedzmy jednego zestawu drabinek, czyli dokładnie te 7 patyków powinno już wystarczyć. Odłożę teraz te deski. No matko, jaki to jest naprawdę smutny widok mieć całe drewno, jakie mamy, że 22 deski to są. To jest naprawdę przykra sytuacja, no ale trudno.
Odłożę tutaj od razu jakieś takie niepotrzebne rzeczy, jak żwir, krzemień, tutaj odłożę trochę tego piachu, który wydobyłem, tutaj ziemia się przyda, ok. Resztę mogę w takim razie wziąć ze sobą i dalej to kopać. Wiecie, nie, ok, jeszcze na czas, kiedy będę tam spędzał czas pod wodą, czy też w okolicach tego wodospadu, to po pierwsze potrzebuję wiaderka, a więc 3 sztuki żelaza kolejne muszę wziąć ze skrzyni. Po drugie potrzebuję, czego ja potrzebuję, przydałyby się pochodnie, więc zrobię sobie powiedzmy jeszcze kilka pochodni. Węgiel za chwilę, najpierw patyki, teraz węgiel, 5 sztuk węgla, ok. Teraz hopsa, pochodnie. No i co jeszcze chciałem? Jeszcze chciałem, żeby się przetapiał cobblestone, a więc, moi drodzy, przetopię sobie chwilowo cobblestone'a za 8 sztuk węgla. To jest dosyć sporo, ale z drugiej strony to jest tak naprawdę tylko jedno złoże węgla, takie zwykłe, niewielkie, więc szybko to powinniśmy odrobić. Właśnie jeszcze nie wiem, czy wam zwróciłem na to uwagę, ale tutaj uzupełniłem ten łuk, tak jak planowałem na początku, szkłem. Ale to raczej każdy z was zauważył, ponieważ przechodziłem przez te drzwi dzisiaj naprawdę sporo razy. No i teraz możemy zejść w takim razie pod powierzchnię, układając od razu drabinki, które muszę sobie dodać do aktywnego ekwipunku. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, pięć, sześć, a więc idealnie wystarczy tych drabinek. No i teraz tutaj dalej drabinki. Wydaje mi się, że powinno być w porządku. Ale wiecie co, jeszcze na wszelki wypadek się upewnię, ponieważ wydaje mi się, że dam radę ocenić, jak to miało wyglądać mniej więcej. Wyjście chyba nie powinno być, szczerze mówiąc, tutaj. Wydaje mi się, że w planach miałem wyjść o jedną kratkę dalej, tak żeby jak... Nie, wiecie, to nie może być tutaj, ponieważ ściana musi być tutaj z clearstone'a, więc muszę przesunąć wszystko jeszcze o jedną kratkę. No ale cóż, trudno. Chwilowo ten tunel trochę się zaleje, ale to jest tylko chwilowa sytuacja, przejściowa. Za chwilę wszystko naprawię. Cholera, muszę tak naprawdę zniszczyć wszystkie, cały cobblestone, jaki tutaj w ogóle postawiłem. Ale to za chwilę. Najpierw ustawię nowy cobblestone, zastępczy, że się tak wyrażę. I teraz zaraz pozbędę się tego starego, nieudanego tunelu. A więc tak, tutaj będzie wyjście z tunelu. Nie wiem, czemu ta woda się tutaj aż tak dziwnie zachowuje. Dziwnie nawet jak na tą grę. Teraz tutaj, poczekajcie, raz, dwa, okej. Pod prąd muszę popłynąć kawałek, tutaj będzie dalej sufit. Chwilowo chcę sobie tutaj odciąć dopływ wody, który jest dosyć frustrujący. No właśnie, i skoro tutaj się kończy, zaraz, gdzie się kończy sufit? Sufit się kończy tutaj, czyli wyjście będzie na poziomie tej kratki nad nami, czyli ściana z tyłu będzie tutaj. Okej. I tu też zdaje się, że zażegnało problem z wodą. Teraz oczywiście za chwilę woda pewnie znowu wypłynie, ale pozbędę się jej tutaj za pomocą drabinek. Oczywiście źle ustawiłem jedną z drabinek. Powinna ona być w zupełnie innym miejscu, ale to za chwilę naprawię. Drabinka tutaj, okej. Teraz muszę jeszcze wstawić kobla w takim razie tutaj. Do góry. No i wszystko jest mniej więcej gotowe. Znaczy, gotowe jeszcze nie jest, ale już pomału zmierza w dobrym kierunku. Teraz podłogę mogę tutaj ułożyć. Nawet nie wiem, z jakiego materiału ona tutaj była w moich planach, ale chwilowo wszystko będzie naprawdę w takiej, taką trochę wersją roboczą całego tego przedsięwzięcia. To musi być symetrycznie, żeby tutaj jakoś się dało żyć, naprawdę. Nie lubię, jak brakuje symetrii. Jeszcze w takim razie tutaj dwie krateczki. Tutaj dwie krateczki i powinno być w takim razie spoko. Wszystko w miarę równo, w miarę symetrycznie. Nie licząc już powiedzmy tego, że tutaj jest ziemia, tutaj jest skała i takie tam nowinki, powiedzmy, i drobiazgi. No i moi drodzy, teraz tak, tutaj będzie gdzieś stolik do enchantingu. Tutaj naokoło będą książki, ale książek jeszcze nie mam, musiałbym je zrobić. Książki, z tego co pamiętam, wymagają skóry, tak? Skóry czy nie? Nie, wystarczą trzy kartki papieru, sorry, skóry nie ma.
i potem drewno, żeby zrobić półkę z książkami. No ale chwilę, tak naprawdę drewna mi brakuje i półek z książkami zbyt wielu bym nie zrobił, ponieważ chyba potrzeba 6 desek na jedną półkę. A tak czy inaczej stolika do enchantingu nie mam, a więc to miejsce chwilowo pozostanie puste. Jedynie je trochę oświetlę pochodniami. Powiedzmy jeszcze tutaj, od tutaj, nie, tutaj, cholera jasna. O, tutaj, dobrze, i tutaj, z drugiej strony. I powiedzmy jeszcze pochodnia tutaj i tutaj, bo pochodni zbyt dużo z pewnością nie zaszkodzi ułożyć. Teraz wrócimy sobie w takim razie jak grzeczny chłopiec z dołem, drabinkami, a nie górą, mimo że też by się jeszcze dało chwilowo. I pójdę, moi drodzy, pójdę po Clearstone'a i w tym odcinku postaram się wszystko dokończyć dosyć szybko. Okej, ten Clearstone z pewnością nie wystarczy, ale tak czy inaczej muszę jeszcze tam na górze zmontować coś z tą wodą, więc w międzyczasie pewnie zdążę przetopić w piecyku resztę Clearstone'a. A więc, moi drodzy, tutaj będzie Clearstone. Poczekajcie chwilę. Hop, hop, hop. Wiecie co, na razie to zrobimy takimi warstwami, o, w ten sposób. Tak będzie łatwiej. Mamy tutaj ten tak naprawdę miniaturowy wodospad, który trochę nam pomaga w tym wszystkim. No i tak naprawdę zbyt dużo kamienia nam nie zabrakło. Jeszcze potrzebuję oczywiście clearstone'a na tą warstwę jeszcze po prawej stronie. Natomiast większość jest już zrobiona. Tak naprawdę wystarczyło mi prawie idealnie clearstone'a. Jeszcze potrzebuję dwóch sztuk tak naprawdę. Chociaż wiecie co, też ładniej by było, gdyby tutaj nie było kobla, tylko też clearstone. Więc powiedzmy, że potem jeszcze zamienię tego cobblestone'a na clearstone, ale to za chwilę. Najpierw jednak popłynę na górę, nabiorę wody do wiaderka, tak żeby tutaj nic nie zniszczyć. Powiedzmy, wodę stąd wezmę. Cholera, a nie. To właśnie był błąd. Teraz, żeby tutaj to jakoś wyglądało, muszę załatać, powiedzmy, tą dziurę w wodzie. Wylać tutaj z powrotem. Nie muszę wylewać, wystarczyło, że ułożyłem tutaj cobblestone'a. Naprawdę dziwne rzeczy się tutaj dzieją z tą wodą i nawet ja jeszcze nie wszystko rozumiem. Nawet ja, to mogło zabrzmieć trochę arogancko, ale chodziło mi o to, że już gram w tą grę naprawdę pewien czas i nadal nie do końca ogarniam zawsze, co tu się dzieje. Okej, a więc ustawię sobie tutaj taką półeczkę z kobla, żeby mieć na czym stać. Żeby nie musieć, powiedzmy, być cały czas pod wodą, ponieważ to spowalnia proces wydobycia surowców i tak dalej. I teraz potrzebuję tak. Będę potrzebował 5 powiedzmy źródełek wody. I teraz będę musiał jeszcze to potem zakryć clearstone'em, tak jak gdyby tutaj zrobić taki daszek nad tym, żeby nie było widać tych źródełek, bo to moim zdaniem daje wtedy fajniejszy efekt. No a chwilowo dodam jeszcze trochę wody tutaj, wrócę z powrotem na dół po wodę. Być może jak wezmę z tego miejsca, to będzie ok. Nie, oczywiście, że nie, tutaj jakieś naprawdę dziwne rzeczy się dzieją. No ale teraz już wszystko będzie w porządku, ok. Idziemy w takim razie jeszcze raz po wodę. Znaczy nie tyle po wodę, co raczej dolać trochę wody. No i potem to samo jeszcze dwa razy. I wszystko będzie gotowe. Okej, udało się. Z powrotem na dół. Wiem, że tracę życie. Trochę niepotrzebnie. Tego cobblestone'a za chwilę się stąd pozbędę, nie martwcie się. Nie będzie śladu po tym wszystkim. Po mojej działalności tutaj człowieczej, czy też ludzkiej. Ten odcinek będzie chyba zdecydowanie dłuższy, jeśli nawet nie będzie najdłuższym odcinkiem z serii, ale z drugiej strony ostatnio, pamiętam, było kilka trochę krótszych, więc powiedzmy, że nie ma w tym chyba nic złego, że ten jeden będzie trochę dłuższy. Oczywiście wiem, że tak naprawdę większość z was pewnie się po prostu ucieszy z tego powodu, no i zresztą tak naprawdę to chyba dobrze świadczy o serii, jeśli faktycznie się ucieszycie, że był trochę dłuższy odcinek niż zwykle, albo nawet sporo dłuższy. Okej, teraz z powrotem muszę wymyślić jakiś sposób, żeby wrócić, cholera jasna, tam na górę. Zrobię to o tędy. Pójdę się znowu przespać. W ogóle te dni tak naprawdę mijające, dzień i noc, tak naprawdę jako jedyne informują mnie o tym tak szybkim upływie czasu.
Ponieważ wydawałoby mi się normalnie, że tak dużo czasu nie minęło, a tymczasem z tego co pamiętam, jeśli nic się nie zmieniło, to jeden dzień w Minecrafcie trwa chyba 12 albo 10 minut, chyba 10, i to oznacza, że ten odcinek trwa już pewnie dobre ponad pół godziny, i gdyby nie te mijające dni i konieczność chodzenia spać, to w ogóle bym się nie zorientował, że to tak szybko leci. No dobra, a tymczasem za chwilę już będziemy mogli... Cholera, zmarnowałem właśnie 1/8 węgla. Niestety, to jest bardzo przykre. No i za chwilę będę mógł już ukończyć to, co tutaj mam w planach. Najpierw jednak będę musiał jeszcze przygotować tą zasłonę. Dopiero potem... Dobra, nie, najpierw wyleję to piąte źródełko wody. Tutaj. No i teraz postaram się wybudować tą zasłonę tak, jak miała wyglądać. Czyli będę musiał wspiąć się trochę tutaj na górę. I teraz tak. Przede wszystkim muszę to jakoś wykombinować tak, żeby zrobić takie rusztowanko dookoła, nie niszcząc jednocześnie, powiedzmy, przepływu wody. Nie wpływając na tą wodę nijak. No dobra, i teraz to będzie wyglądało jakoś tak, tutaj. I jeszcze będę potrzebował zrobić to w ten sposób. No i tak naprawdę to był dużo mniejszy problem, niż mi się jakoś wydawało. Nie wiem czemu, że będzie. Cała budowla jest już prawie skończona. Muszę jeszcze tylko dodać szybę. No okej, okay, wydaje mi się, że już pod nami nic nie ma, więc będę musiał teraz ostrożnie spaść do wody. No i moi drodzy, cholera, a nie mogę w ogóle stąd wypłynąć, poczekajcie. Może z pomocą tego wodospadu się uda? Okej, okay, udało się. Teraz jeszcze muszę zatkać dziurę tutaj. Wiecie, pójdę sobie od razu tam na drugą stronę, tak szybko, nie korzystając z tych drabinek, które wiadomo jednak, że będą głównie spowalniały wszystko. Okej, chwilowo zasłonię to cobblestone'em, ponieważ nie jestem pewien, czy nie będę chciał potem tego rozwalić i nie chciałbym w tej sytuacji marnować clearstone'a. No i tak naprawdę to jest już koniec odcinka. Tutaj jeszcze miała być jakaś szyba, ale szybę zrobię w wolnym czasie, ponieważ chwilowo przy sobie nie mam szkła. A nie chce mi się już teraz po raz kolejny wracać tutaj do tego miejsca. No tak czy inaczej, cała sytuacja wygląda dosyć ładnie. Możemy sobie jeszcze obejrzeć, możemy sobie obejrzeć tutaj okolicę widoczną z mojego tarasu. A ja tymczasem już się zacznę z wami żegnać, a więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, oglądajcie. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie i do usłyszenia przy najbliższej okazji w mojej serii Skillofem przez świat lub innej. Pozdrawiam was jeszcze raz i cześć.